będę mieć choinę. Jakie malutkie! Wow, ale to w ogóle jest bardzo ładne. O! Dzień doberek! Witajcie w pierwszym vlogmasie. Ciekawa jestem sama, czy dam radę w tym roku, czy nie. Jak widzicie tego vlogmasa, to ja jestem teraz w ogóle na Kostaryce. Dlaczego to nie jest vlogmas z Kostaryki? Ponieważ ja się boję, że tam nie będzie działał internet i że będą jakieś problemy, więc postanowiłam zacząć dzisiaj, a dzisiaj mamy z jakiś 16 listopada. Spakowałam się, ubrałam się, pomalowałam się, włosy pokręciłam, ale nie mam lakieru, więc się wyprostowały i lecę na sesję dla Biuju. Sąsiad się wściekł i od miesiąca po prostu w ścianie dziurę wierci, nie wiem. Więc idę na sesję dla Biuju, tam was zabiorę ze sobą i po sesji prawdopodobnie pójdziemy kupować choinkę. Choinkę w zeszłym roku miałam, ale wyrzuciłam, bo stwierdziłam, że mi się nigdzie nie zmieści w tym mieszkaniu. No i to był błąd, bo muszę wydawać kolejne 200 zł chyba na jakąś choinę. No nie wiem, w każdym razie, póki co lecę na sesję. Nie chcę się spóźnić, a i tak się pewnie spóźnię, więc do zobaczonka. Dobra, kochani, dojechałam na miejsce, robimy foteczki. Aktualnie mam pudełeczka na Biuju i zawsze tą gąbeczkę w środku muszę wałkiem przejeżdżać i dopiero wtedy mogę układać. Będzie ciężko z naszyjnikami, naszyjniki zaraz wam pokażę, jak w ogóle robimy, bo one się nie mieszczą do tych pudełeczek niestety, ale zaczniemy od kolczyków, żeby wam tutaj nie zdradzać za bardzo, to nie będę ich pokazywać, chociaż mogę wam pokazać jedne, żeby było ciekawiej, będziecie mieli taki smaczek tego, co będzie, a jest naprawdę bardzo dużo tych rzeczy. Jest godzina 14, za 8 minut w zasadzie. Siedzimy tutaj od 11 tak naprawdę. I dopiero teraz będą te zdjęcia produktowe. No i tak, wbijam... Kurde. Wbijam kolczyki w tą gąbę. Trzeba je ładnie ustawić. Jak już mi się udało, to do pudełeczka wkładam je, ale nie wciskam tej gąbki do końca, tylko tak, żeby była idealnie na styk, żeby one tak wystawały. Kładziemy je na tym, tutaj. O, tu, here. W międzyczasie mam też mniejsze pudełeczko i tutaj to samo, bo gąba jest zawsze troszkę w kocie, troszeczkę brudna, więc trzeba ją wyczyścić. Tego na pewno nie wiecie, ale słuchajcie, mamy dwa rozmiary pudełek. Takie mega malutkie na kolczyki, większe na większe kolczyki albo na naszyjniki czy bransoletki. Nie mamy jeszcze takich ultra dużych pudełek, a niektóre produkty są jakby za duże, żeby na stronie, że tak powiem, ładnie wyglądały w tym pudełku, bo wiadomo, więc trzeba trochę oszukać, czasami się oszukuje. My mamy taki patent, że bierzemy jakieś czarne ubranie, w tym przypadku na przykład marynarkę, i na marynarce układamy produkt. Potem jest to wycinane w taki kwadrat i jakby wklejane do tego pudełka, jakby to pudełko było po prostu duże. Okej, moi drodzy, na koniec jeszcze zrobiłyśmy takie zdjęcia na baner, że tak powiem, bo zawsze te banery są jakie są, więc teraz postanowiłyśmy zrobić coś więcej i po prostu wzięłam z sobą różne stylówki i połączyłam tą biżuterię, że nie są to takie zdjęcia na białym tle i po prostu, że jeden kolczyk, tylko cała jakaś stylówka łącznie z naszyjnikiem i kolczykami, więc mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Na piątek czy soboty już chcielibyśmy, żeby Marta to obrobiła. W sumie ja nie pomyślałam, że ten vlog wychodzi 1 grudnia, więc te wszystkie kolczyki na silniki już dawno widzieliście, a ja się z tym wszystkim kryłam. No w każdym razie nie zjadłam jeszcze śniadania, jest 15, akurat się wyrobiłyśmy prawie że w punkt, więc wracam do domu, muszę coś zjeść i pokażę wam, jakie mam kalendarze adwentowe, ale to nie wszystkie, ponieważ pisałam właśnie z taką jedną marką, które mam jeszcze dosłać 3 albo 4, więc mam nadzieję, że doślą przed moim wylotem i że będę mogła jeszcze je otworzyć na tym vlogu na końcu. I pomyślałam, że w sumie po choinkę idę z walizeczką, wyglądam jak makijażystka? Chyba całkiem tak. Idę z walizeczką, jest 15, ludzie wracają z pracy, będą się krzątać po tej galerii i nie chce mi się w sumie tam chodzić, więc pojadę koło 20-21, zależy do której jest Leroy Merlin, czy jak to się mówi, czynny. Jeszcze nawet nie zamówiłam Ubera, bo stwierdziłam, że sobie pogadam i lecę na chatę. W sumie byłam strasznie przymulona, ale teraz jakoś się rozbudziłam, może to świeże powietrze mi dało energii. Jestem cała w kocie, bo przytulałam pana Mruczka i zawsze jak jem, to mam tendencję do rozpinania spodni, żeby się lepiej jadło. Drapak stał wcześniej tu, ale muszę przekminić, gdzie postawię choinkę. Pomyślałam, że postawię ją w miejscu tego kwiata, więc trzeba go jakoś stąd przesunąć tam.
jak nie porysować podłogi i to zrobić. Oh shit. Dobra. Nie wiem, jak się za to zabrać. Shit, dobra. Muszę sobie jakoś po... O Jezu, patrzcie, jaki obsrany. On jest przestraszony. Czego się boisz, mruczku? Chyba nic. I teraz tu, dzięki temu, mamy dużo miejsca na choinę. Tylko, że widać teraz cały ten syf, ale choinę go ukryję, więc... Jezus, tak mi się nie chce sprzątać. Muszę się w ogóle przebrać w jakiś dres. Co ja robię w spodniach takich? Przebrałam. Zapytacie się mnie, jakie biorę suplementy. Otóż, uwaga. Mamy po pierwsze magnez, bo ja kiedyś miałam w ogóle podczas spania skurcze w stopie i się budziłam, mając skurcz, no i mi brakowało magnezu, więc teraz łykam magnez. Drugie, ktoś mi polecił w DM-ach to na skórę. No i to jest jakiś suplement po prostu wpływający na dobrą jakość skóry, bo teraz przez tą jesień, a tak naprawdę zaraz zimę, to mi trądzik nawraca. Mamy również witaminę D jako lek. Dalej mam takie od Skin Good Garden. Kiedyś miałam z nimi współpracę i dalej sobie łykam czasami te ich suple. I tutaj mamy na nawilżenie, tu jest witamina B5. No i mam jakąś taką, takie coś, to jest po prostu full pack jakichś witaminek. Więc biorę jeszcze takie coś i tyle. I te wszystkie suplementy sobie łykam i biorę po dwa. Bo jak za dużo tej wody piję, to już potem nie daję rady, więc po dwie. Dobra, zaraz jest 18:00 i ja, mnie naprawdę tak zmuliło, ale to tak chce mi się spać, ale po pierwsze wiem, że to jest złe jak zasnę, bo pewnie się obudzę za parę godzin i nie będę mogła w nocy spać i po drugie i tak bym musiała zaraz wstać i iść do tego Le Roberle, czy jak to się wymawia, po tą choinkę. Po drodze napotkałam panki, stwierdziłam, że podjadę pankiem. Ale wiecie co, mnie nie stresuje sama jazda, mnie stresuje parkowanie, bo jadę do Arkadii i nie wiem jeszcze, czy sięgam wszędzie, trochę bliżej. I nie wiem jeszcze tak naprawdę, czy tam będzie gdzie zaparkować, czy mogę parkować na parkingu pod zimnym pankiem. I o, muszę tutaj zatwierdzić w aplikacji, żeby móc uruchomić. Dobra, lusterko, to jest git, tam coś widzę, tutaj w dół, to zgaszamy już, nara. No i co? Podróż! Okej, pomijając fakt, że pomyliłam drogę. Znaczy, na dobre mi to wyszło za drugim razem, bo zjechałam na jakiś parking i zaparkowałam sobie elegancko. Może będę wracać też tym punkiem, a może nie, bo nie wiem, czy ja w ogóle wyjadę stąd, bo jestem totalną sierotą, jeżeli chodzi o parkowanie i wyjeżdżanie. Ale co, może bym nagrywała właśnie, jak prowadzę tej kamerę, chociaż nie wiem, czy to jest bezpieczne, bo ma jeszcze gigantyczny mikrofon. Nie wiem, czy to jest w ogóle legalne. Dlatego ją włączam. W każdym razie dałam na P, pas odpinam, gaszę światła, silnik nara i gituwa i lecę po choinkę. Mam słuchawki na uszach i generalnie oglądam sobie Hate Barbu jest Kasper. Jestem na dziale z choinkami. Teraz muszę coś obczaić, którą by tu wziąć, bo na pewno nie chcę jakiejś wielkiej tym razem, bo Harbo się po nim wspinał i zajmuje dużo miejsca. Poza tym ja nawet nie zrobiłam wymiarów, ile mam miejsca, żeby dać choinkę. Takiej nie wciśniemy, pewnie pójdziemy w te małe. Przeszłam to dookoła i znalazłam właśnie taką, tylko że 150 cm. Tam ma 210, tam jeszcze była 180 i ja chyba miałam właśnie taką 180 w zeszłym roku. Ale nie dość, że ona jest jeszcze bardziej szersza, to jest wyższa, więc postanowiłam wziąć 150 i jedynkę, więc teraz muszę to jakoś obczaić, z której strony to jest i ją wyciągnąć. Na pewno łatwiej będzie mi ją przynieść do domu, o ile ona to jest, bo na miejscu jedynki są takie. Chyba, że taką. Znalazłam tą, którą chciałam. Jest git, bo nie jest aż taka ciężka i jest o wiele mniejsza niż w zeszłym roku, więc na pewno sobie poradzę. Będę mieć choinę malutką, ale fajną. Okej, na pewno w zeszłym roku było gorzej, bo ja pamiętam, jak ja musiałam poprzednią nieść. To było coś na zasadzie takiego przesuwania choinki na nodze. Teraz jestem w stanie ją podnieść, więc przynajmniej tyle. Nie dam rady, już przez całą galerię ją przetargałam. Wydaje mi się, że nie dam rady się z nią zabrać do tego panka. Jeszcze ją włożyć do tego panka, no będzie za dużo roboty przy tym, więc chyba po prostu zabawię sobie Uberka i wskoczę do Uberka. Będzie łatwiej. Moi drodzy, po pierwsze, spociłam się jak szczur, a po drugie, doszłam do domu. To choina w ogóle strasznie mnie boli głowa. Mam taką migrenę, że nawet sobie nie wyobrażacie. Widać zainteresowanie. Jest pan zainteresowany choiną?
Otwieramy tą mini choinę. Znaczy nie jest aż taka mała, bo mogłam kupić jeszcze mniejszą. No ale tak, mamy choinę naszą. Ja nie wiem, ja nie chcę tej choinki pociąć. Czy tu jest już choinka? No tu jest już choinka. Dlaczego oni to tak pakują niebezpiecznie? Że można uszkodzić sobie choinkę. Jezus, jaki otwór. O! Ja się boję o siebie. I o Harwola, bo Harwol tutaj... Co to? Będzie szalał. Czy ja dostałam jakąś instrukcję do tego, czy będę tak jak w zeszłym roku robić na czuja? Nóż na stół, najlepiej. Drapak harwolowy stąd idzie sobie. Mamy tak. Zielone. Tutaj są zakończone na zielono. To jest kubka pierwsza. Brązowe. To jest kubka druga. Białe. Kubka trzecia. Niebieskie. Jezu, ile tu będzie tych kubek. Dobra, żółte. Czerwone. O dobra, tutaj mamy górę samą. Ja pamiętam, że ja w zeszłym roku to w złą stronę dałam. To chyba musi być tak, bo tutaj będzie wchodzić góra, z tego co pamiętam. Już widzicie, dzięki temu, że robiłam to w zeszłym roku, już nie popełnię tego błędu drugi raz. To wchodzi na ten statyw. Dobra, mamy nawet instrukcję. Nie jedz choinki! Masz jedzenie. Jakie malutkie! A nie, ja mogę sobie zrobić, żeby była wyższa. Na przykład tutaj to wkręcić, tak? A na początku w ogóle to tu wkręcę. O! To teraz ułożymy to tak, żeby to było trochę wyższe. I po prostu przykręcimy to tak. O! Zobaczcie, wyciągnęłam. Będzie nawet jeszcze wyższe. Wiecie co, kochani, ja już widzę, że zaraz będę całą chatę odkurzać. No ale dobrze, przynajmniej to mnie zmusi do sprzątania. Póki co, wbijamy po prostu te badyle. Ta-dam! Zobaczcie, jak słodko, tylko że najsłodszy jest syf, który się teraz utworzył na tej podłodze. Widzicie to wszystko? Będę śmigać z odkurzaczem. Moi drodzy, mamy godzinę 20 prawie. I teraz chciałabym otworzyć kalendarze adwentowe, jednak nie zrobię tego jakby te... Znaczy zrobię to teraz, bo teraz to zobaczycie. Ale tak naprawdę zrobię to za kilka dni, bo jeszcze czekam na kilka kalendarzy i wtedy za jednym razem otworzę wszystkie jedyneczki. Okej, kochani, więc otwieram pierwszy kalendarz adwentowy do pierwszego vlogmasa i otworzę tylko jeden teraz, więc następny będą znowu w innym ubraniu, ponieważ jutro wyjeżdżamy z Kacpim na Fame, bo jest dzisiaj 16, więc otwieram to dzień po nagraniu vloga. I damy Harwolowi pierwszego smaczka. Nie wiem jak to będzie, bo tak jak mówię, dzisiaj pojedzie do hotelu. Przez drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty vlogmas nie będzie dostawał. Potem będzie dostawał najwyżej po dwa. Harvey! Co to jest? Chodź! Tutaj mamy jedyneczkę już. Już udało mi się znaleźć i zobaczymy pierwszego smaczka. O kurde, ależ tos! To jest kilka smaczków w jednym opakowaniu. To nie mogę na pewno otwierać kilka dziennie, bo jeszcze myślałam o tym, żeby po prostu otworzyć teraz 6 i dać mu 6 smaczków pod rząd. Ale to nie wyjdzie. Więc po prostu dzisiaj dostanie, przez kolejne vlogi nie. Dopiero 7 zasłuży sobie, ale zobaczcie jakie słodkie gwiazdeczki. Chodź. Dobre? Dostaniesz 3 dzisiaj tylko. Może później dostaniesz więcej, ale nie naraz tyle, bo... Albo ostatniego, czwartego, czarną gwiazdkę, proszę. Mamy tutaj kalendarz z kawkami. Ale gdzie jest jedynka? Może wy szybciej wykminicie niż ja? O! Mamy tutaj z laską. Okej, więc sprawdzamy. Okej, czyli pierwszą kawę, jaką mamy... Przepraszam was za pralkę, ona się wścieka zawsze jak pierze. To kawa pomarańczowa. Jestem jej mega ciekawa, na pewno ją sobie jeszcze może dzisiaj wypiję przed treningiem. Dobra, szukamy jedyneczki. Gdzie jest jedyneczka? Halo? Tutaj. Chyba od razu nawet wsunę tą jedynkę, co tutaj jest. Dobra, i pierwszą mamy łyżwę. Może być łyżwa, no ja zjem, uwielbiam czekoladę Milki, więc od razu... Uwielbiam.
kolejny kalendarz jest od Belle. Tylko z nim trzeba uważać, bo on jest jakby taki powkład... O Jezus! Powkładane są tylko te wszystkie prezenty. Dostałam też liścik. Bez świąteczny sezon zrobioną codziennej radości. Dajcie porwać w świat niezwykłych produktów Belle. No dobrze, nie będę czytać tego dalej, ale taki liścik ładny. No i jedyneczka jest tutaj na górze od razu. Ja się boję, że to mi wszystko wyleci, a potem już tego nie ma opcji, że ułożę. Więc ja to sobie postawię po prostu i wyciągniemy pierwszy prezent, a pierwszym prezentem... O Jezu! Ja już uwielbiam. Ja już widzę, co to jest. Ja uwielbiam te wszystkie takie gumki trzymające włosy przy makijażu. To jest ultra słodka. Obczajcie to. No i mogę teraz zmywać makijaż albo robić. Dobra, zostawiamy to na sobie już i otwieramy kolejny kalendarz. Taki, to... Ja w zeszłym roku wzięłam to właśnie spa, co wam mówiłam. No i jestem mega ciekawa, co tutaj tym razem uda nam się znaleźć, ponieważ to są takie ultra jakieś pierdoły pewnie z AliExpress. No ale nie mam na co wydawać pieniędzy, więc wydaję na kalendarze adwentowe. Dobra, mamy, tu jest po prostu położone. Nie, to patrzcie, jest jak książka. Wow, ale to w ogóle jest bardzo ładne, tylko tutaj tak samo jak z Belle. Boję się, że to powypada, no ale jedynka. O, jedynka jest dosyć duża, nie wiem, czy wy ją widzicie już, czy nie. Jeżeli znaleźliście przede mną, to brawo. O, to ej, to się zawsze przyda, zajebiste. Ja miałam takie coś kiedyś i się rozwaliło. Pewnie kosztuje 2 zł na AliExpress, ale dobra. To w ogóle działa? Czy to trzeba naładować? Czy włożyć baterię tutaj? Obczajcie, podniosłam i się pali teraz takie światełko, czyli pewnie się ładuje, bo jest rozładowane. Zobaczymy w następnych vlogmasach, czy będzie to działać. Dobrze, i to na tyle z kalendarzy adwentowych na dzisiejszy dzień. Tak jak mówię, jak dojdzie mi reszta, no to będziemy jedynkę otwierać dopiero 7 grudnia. Więc jeszcze sobie popatrzymy na większą ilość prezencików. Dajcie znać, jak wam się podał pierwszy vlogmas. Następny vlogmas również będzie z Polski, kolejny już z Kostaryki. Choinkę trzeba oczywiście jeszcze ubrać, ale to już zrobię jutro, dzisiaj nie mam siły. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w kolejnym już jutro. Pa, pa!